Cześć, witam was bardzo serdecznie w odcinku z gry Farming Simulator 16 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się żniwami. No i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, będę kosił nowym kombajnem, no bo poza odcinkiem zakupiłem sobie tego New Hollanda. Jest to największy kombajn w tej grze, no i też jak widzicie ma dosyć sporą żniwiarkę oraz dosyć spory zbiornik. Nawet pokażę wam w sklepie, jak wygląda ten kombajn. A jak widzicie ma pojemność zbiornika 14,5 tony oraz jedzie 25 km na godzinę. No i jeszcze żniwiarkę pokażę. Na razie kupiłem żniwiarkę do zboża, może później też kupię ją do kukurydzy. A na razie kupiłem ją do zboża, no i jak widzicie ma ona 12 metrów, więc jest ona dosyć szeroka, więc żniwa powinny pójść bardzo szybko. Więc okej, uruchamiam kombajn, no i rozpoczynamy żniwa. A widzicie też, że jest taka fajna animacja wylatującej słomy z tyłu. Oj, widzę, że ten kombajn może kosić zboże z prędkością aż 200 km na godzinę, więc to jeszcze szybciej pójdą żniwa dzięki temu. Bo ten case kosi chyba z prędkością 15 km na godzinę, a ten jedzie aż 20, więc bardzo fajnie, bo będzie można szybko zrobić żniwa na tych polach. No a jeśli chodzi o tego case'a, którego miałem wcześniej, no to jak widzicie stoi on tam dalej w tle, no i nim będę kosił chyba rzepak na tamtych polach. No więc teraz żniwa na dwa kombajny powinny pójść bardzo szybko. Jeszcze później sobie kupię dodatkowy kultywator oraz siewnik, żeby szybciej szło zasiewanie tych wszystkich pól. No i później raczej będę kupował jakieś dodatkowe pola, może jeszcze jeden cionik sobie ewentualnie dokupię. No bo jednak praca na takich wielu polach wymaga też wielu ciągników, no bo jednak kilka ciągników, na przykład dwa ciągniki będą przygotowywać pola pod zasiew, dwa będą siać, jeszcze jeden musi nawozić, więc trochę tych ciągników trzeba. Jeszcze dodatkowo robię też sianokosy, żeby zbierać siano dla zwierząt, więc trochę tych ciągników potrzeba na gospodarstwie, więc chyba sobie kupię jeszcze jeden ciągnik, jak uzbieram pieniądze po żniwach. O, zaraz będzie pełny zbiornik, więc okej, będziemy musieli podjechać tutaj samochodem z przyczepą i wysypać. Jak widzicie, tutaj posiałem sobie poza odcinkiem rzepak. No i później też jeszcze posieję sobie kukurydzę na tamtym polu koło stacji paliw. No i też może posadzę ziemniaki tam niedaleko biogazowni. No i pewnie raczej tą kukurydzę nasieczkę może zbiorę na odcinku, chociaż jeszcze zobaczę, bo na pewno będę chciał zrobić wykopki ziemniaków na tych dwóch polach koło biogazowni. Okej, podejrzamy sobie, tutaj automatycznie rura się rozkłada. No i się wysuwa i możemy wysypywać. Okej, ten taki zbiornik to jest prawie 70% wypełnienia przyczepy, więc trochę tego jest. Ale okej, możemy teraz kontynuować koszenie tej pszenicy. Tutaj chyba jeszcze tylko jeden przejazd powinien zostać. No okej, już pierwsze pole zostało skoszone, teraz pojadę na kolejne pole kosić pszenicę. Tutaj jeszcze mam 25% wypełnienia zbiornika, więc może wysypię to na przyczepę, no i wyślę pracownika, żeby to sprzedawał. Okej, mamy prawie pełną przyczepę, niech pracownik jedzie teraz to sprzedać. No ja będę kosił to drugie pole pszenicy. Tamta pszenica jeszcze mi nie dojrzała na tym trzecim polu, ale myślę, że zaraz powinna dojrzeć, jak akurat skończę kosić tą pszenicę na drugim polu. Tu jeszcze, jak widzicie, nie dokończyłem zbierania kostek z sianem, ale to później poza odcinkiem sobie dozbieram. Jeszcze akurat będę miał słomę do sprasowania, więc sobie przy okazji sprasuję słomę. No i pozbieram te kostki, słomę oraz siano.
O, widzę, że pracownik już sprzedaje tą pszenicę. No i trochę za to zarobiłem. Jeszcze zostały dwa pola. Tutaj pszenica z dwóch pól do sprzedania, więc trochę jeszcze tego będzie. Okej, tu chyba na raz tego nie dam rady wziąć. Więc zrobię tak jeden przejazd, no i później jeszcze zostanie taki mały kawałek do skoszenia. No i teraz też będzie trochę szybciej szło prasowanie, bo jak widzicie, te pokłasy słomy są dosyć daleko od siebie. Więc też będzie szybciej szło prasowanie tej słomy. Widzę, że chyba jednak będę musiał chwilę poczekać, aż ta pszenica dojrzeć. Chociaż może w międzyczasie pojadę sobie po prostu sprzedać pszenicę. Okej, tu zacząłem przed pracownika, żeby sobie wysypać tą pszenicę, no i pojadę chyba ją sprzedać. Okej, muszę jeszcze raz podjechać, bo trochę chyba za blisko podjechałem. Więc podjadę sobie jeszcze raz, no i wysypię tą pszenicę. Ok, jeszcze ustawię sobie kombajn przy tym polu, no i pojadę sprzedać tą pszenicę i akurat w tym czasie powinna już mi dojrzeć ta pszenica na tym polu. Ok, teraz w porcie jest najdroższa pszenica, czyli akurat jest to ten skup, który znajduje się naprzeciwko teraz. Więc fajnie, bo nie muszę też daleko z tym jechać. No okej, mam już znowu ponad 300 tysięcy. Teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, chyba kupię sobie nowy ciągnik oraz kultywator i siewnik. No a później pewnie będę kupował kolejne pola. Mogę na przykład kupić jeszcze to pole w tym rejonie, to jest jeszcze to jedno pole. Jeszcze tam dalej są też kolejne pola. O, widzę, że teraz mi pszenica dojrzała, więc mogę już wziąć się za koszenie. No okej, przesiadam się do kombajnu. No i rozpoczynam koszenie kolejnego pola. A widzicie, że tutaj są trzy dosyć spore pola, więc pewnie też będę chciał je w przyszłości kupić. Jeszcze tu jest to jedno pole po lewej. Pewnie w tym rejonie będę kosił tym New Hollandem. Jak już zakupię te dodatkowe pola, to będę tutaj kosił New Hollandem. Przy gospodarstwie będę kosił kejtem, no i też jeszcze oczywiście będę sadził buraki, ziemniaki albo kukurydzę na tych polach, więc też wiadomo, że będę kukurydzę zbierał tą sieczkarnią, a buraki oraz ziemniaki będę zbierał specjalnymi kombajnami. O, widzę, że tu też zostaje taki mały kawałek, więc będę musiał pojechać jeszcze raz taki mały kawałek skosić. No okej, zebrałem już całą pszenicę, wezmę jeszcze, wysypię sobie to i sprzedam, no i będziemy go zaraz kończyć. Okej, więc zobaczmy, gdzie jest najdroższa. Nadal w porcie jest najdroższa pszenica, więc pojedziemy ją tam sprzedać. Na szczęście ten skup jest bardzo blisko, więc nie trzeba daleko jechać. Okej, przyczepę sobie odstawię
najbliższe gospodarstwo, no bo później będę kosił rzepak. Tym kajzem sobie tam odstawię przyczepę i zaraz będziemy kończyć. Chociaż widzę, że rzepak chyba mi nie dojrzał. Jeszcze kwitnie, więc trzeba będzie chwilę poczekać, no ale sobie raczej poza odcinkiem skoczę ten rzepak. No i też spracuję sobie, no i może na odcinku zrobię zbieranie ziemniaków, ale jeszcze zastanowię się, czy coś jeszcze w międzyczasie zrobię przed tym zbieraniem ziemniaków. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.